Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was na kanale IT Hardware i dzisiaj przychodzę do Was z niezwykle ciekawym tematem, jakim jest kryptowaluta CHIA. Ostatnio wielu z Was, prawdopodobnie widząc newsy na naszej stronie, zastanawia się, czym jest ta kryptowaluta, która może sprawić, że ceny dysków twardych poszybują pod niebiosa, podobnie jak stało się to z cenami kart graficznych. Oczywiście nie tylko górnictwo, rolnictwo i tak dalej jest tutaj powodem wzrostu tych cen, ale jest jednak głównym przyczynkiem do tego. Omówię dzisiaj kilka newsów, które pojawiły się na naszej stronie, które mówią o kryptowalucie CHIA, ale też jak ona działa, jak może wpływać na rynek. No i to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. Dobra, a więc zacznijmy od tego, czym CHIA różni się od standardowych kryptowalut. No bo jednak nie jest to standardowa kryptowaluta. Standardowe kryptowaluty, weźmy sobie tutaj Bitcoina, korzystają z tak zwanego Proof of Work, czyli stałego dostępu do mocy obliczeniowej za pomocą tam kart graficznych. Teraz w przypadku Bitcoina są to maszyny ASIC, specjalnie skonfigurowane do obliczania algorytmu Bitcoina, żeby tworzyć coraz większą sieć, coraz większy łańcuch kryptograficzny i za jego pomocą przeprowadzać transakcje i tak dalej, i tak dalej. Jest to taki gruby skrót. W każdym razie tutaj chodzi o moc obliczeniową, czy to maszyn ASIC, czy też kart graficznych. W przypadku kryptowaluty CHIA mamy do czynienia z tak zwanym Proof of Space, Proof of Time. Proof of Space i Proof of Time, czyli tak naprawdę potrzebujemy miejsca na dysku. Twórca tej kryptowaluty, czy też inicjator, Bram Cohen, osoba bardzo znana w środowisku informatycznym, choćby z tego, że stworzył protokół peer-to-peer, czyli tak zwanego BitTorrenta, na pewno niejednokrotnie teraz, czy też w przeszłości z BitTorrenta korzystaliście. Czy jest on pozytywny, czy negatywny, ciężko stwierdzić, na pewno dużo piractwa się przez torrenty przewinęło, więc raczej biorąc pod uwagę fakt praw autorskich, negatywny twór. Natomiast fakt faktem jest tak, że ma inne podejście do rynku kryptowalut. Natomiast jakkolwiek bardzo szumne zapowiedzi i takie górnolotne słowa z ust twórców, no moim zdaniem są troszeczkę przesadzone, ponieważ tłumaczą oni się tym, że te kryptowaluty obecne teraz na rynku są to kryptowaluty zużywające bardzo dużo energii, zasobów i w ogóle są takie nieekologiczne, nieekonomiczne. Natomiast CHIA jest odpowiedzią właśnie na te standardowe kryptowaluty. Ona jest taka ekonomiczna, ponieważ jak nie korzystamy z naszego miejsca na dysku, możemy tam sobie stworzyć farmę, ponieważ CHIA jest kryptowalutą, którą się farmi, którą się hoduje na polach o minimalnej powierzchni 100 GB, więc macie dysk 1,5 tera, możecie sobie mniej więcej 5 takich poletek założyć, skoro nie korzystacie z tego miejsca na dysku, macie wolną przestrzeń. Tutaj nawet oni podają, że to nie tylko komputery, ale też telefony, jakkolwiek, gdzie tylko możecie, macie wolną przestrzeń, tam możecie sobie takie farmy zakładać. I brzmi to bardzo fajnie, ale z drugiej strony popatrzmy na to z perspektywy klasycznych kryptowalut. Ile razy już słyszałem, że kryptowaluty to one są takie fajne, bo jak nie gracie na komputerze, nie korzystacie z jego mocy, to wtedy udostępniacie ją do sieci w postaci właśnie tej mocy obliczeniowej dla kryptowalut i możecie za pomocą komputera udostępniać procent tej mocy do całej sieci. Dzięki temu będziecie sobie po prostu zarabiać w momencie, w którym nie wykorzystujecie waszego komputera, czy to do pracy, czy do grania, wtedy on sobie w spokoju kopie. Tutaj identycznie, analogicznie to samo tłumaczenie na zasadzie: nie używacie jakiegoś miejsca, no to możecie posadzić farmę i będziecie sobie na niej zarabiać. Analogicznie, dokładnie ta sama sytuacja. I moim zdaniem taka CHIA ani trochę nie jest ekonomiczniejsza od klasycznych kryptowalut z jednej prostej przyczyny. W Chinach dzieje się masakra. Dyski są wykupowane na potęgę. Widzieliście to w jednym z artykułów na naszej stronie w minionym tygodniu.
tam było pokazane, o ile wzrosły ceny dużych dysków twardych, bo prawda jest taka, że pomimo tego, iż no, twórcy zapowiadają, że można sobie hodować naszą kryptowalutę na takich małych poletkach, no wszyscy analitycy z tym związani mówią, że takie minimalne, relatywnie ekonomiczne i w ogóle opłacające się pole, no to założone na 16 terabajtach. Kto z Was ma wolne 16 terabajtów na założenie sobie takiej farmy? No ja nie mam, ja zakupiłem dysk 3 terabajtowy i rzekomo według właśnie kalkulatora tejże kryptowaluty powinienem zarabiać z tego dysku około $200 miesięcznie. Tak, i wszystko byłoby fajne, gdyby nie to, że sieć jakby tej kryptowaluty, przestrzeń, jaką ona zajmuje, rozrasta się w gigantycznym tempie. Mogliście przeczytać w newsie sprzed tygodnia, z 30 kwietnia, że ta kryptowaluta zajmowała 1,4 ekstabajta danych, co ma przełożenie na około 63 tysiące dysków o pojemności 20 terabajtów. To było tydzień temu, teraz jest to zupełnie nieaktualne. Przestrzeń urosła ponad dwukrotnie, do przeszło 2,14 ekstabajta, więc w ciągu tygodnia rozrosła się dwukrotnie. Co za tym idzie? No jakby szansa, czy też zyski uzyskiwane z posiadania takich farm spadły dwukrotnie. I teraz musimy posiadać naprawdę gigantyczne ilości miejsca, żeby taką kryptowalutę móc hodować. Za miesiąc taki 3-terabajtowy dysk może się do niczego absolutnie nie nadawać i tak naprawdę będziemy czekać na tak zwaną nagrodę, bo w przypadku farmienia chi czekamy też na nagrodę. Oprócz tego, że teoretycznie osiągamy jakieś zyski miesiąc do miesiąca, to czekamy na nagrodę wygraną jakby w kwestii posiadania pewnego procentu przestrzeni w całej sieci chi. No i dla przykładu powiem Wam, że jak 5 dni temu zasadziłem jedno poletko o pojemności 100 GB, to czekałbym na taką nagrodę 11 lat. A było to 5 dni temu, gdzie ta przestrzeń była dużo mniejsza niż teraz. W tym momencie byłoby to około prawdopodobnie 20 lat czekania na nagrodę. Co za tym idzie? Konkluzja jest prosta. Ta przestrzeń dyskowa zajmowana przez chi będzie rosła w zastraszającym tempie, ponieważ no, posiadanie tam jednego poletka czy dwóch na nieużywanej przestrzeni dyskowej jest po prostu bezużyteczne i jest to zapychanie dysku, które no, niekoniecznie ekonomicznie będzie się jakkolwiek opłacać. Ja przypominam, że takie dyski są szybciej zużywane przez takie działania, zwłaszcza dyski SSD, gdzie tam taka ilość operacji odczytu i zapisu może gwałtownie zdegradować taki dysk. Producenci też w osobie Galaxa, chińskiej firmy, już ostrzegają swoich klientów, że wydobywanie kryptowalut czy też farmienie kryptowalut na ich dyskach znacząco skraca żywotność takich dysków i że jakby warunki gwarancyjne będą zmieniane tak, aby górnicy, czy też przepraszam, farmerzy korzystający z tego metody udziału w sieci blockchain, niestety nie mieli gwarancji na swoje dyski. Tu mnie troszeczkę to dziwi, ponieważ dyski jednak mają to TBW, czyli maksymalną ilość odczytów i zapisów, dlatego no moim zdaniem jakby producenci powinni się tego trzymać i w momencie, kiedy to będzie przekroczone, wtedy nie uznawać gwarancji, a nie tylko z samego powodu trzymania też sieci blockchain na takim dysku. No bo jakby użytkownik kupuje to, to może sobie ze sprzętem, który kupuje, zrobić co tylko by chciał. Natomiast główną konkluzją tego wszystkiego jest to, że szumne zapowiedzi twórców jak zwykle wyglądają bardzo ładnie i naprawdę rycersko na papierze, że nieużywana przestrzeń będzie można sobie na niej zarabiać, ekonomiczna i ekologiczna kryptowaluta, no bo przecież dyski twarde zużywają dużo mniej prądu niż takie karty graficzne, a z drugiej strony mamy sytuację, gdzie dyski są wykupywane na potęgę przez chińskich spekulantów, gdzie też te dyski już bezpośrednio przez producentów są
sztucznie obniżana ich dostępność, że niby tych dysków brakuje. To wszystko możecie sobie przeczytać w artykułach, które macie w linku w opisie pod tym filmem. Bardzo fajnie jest tam to opisane, o ile procent rosły te ceny i tak naprawdę te ceny były podnoszone przez skalperów i producentów samych w sobie, a nie przez zainteresowanie samą kryptowalutą, chociaż to oczywiście też ma gigantyczny wpływ na cały rynek i jak on będzie wyglądał. Ja mam nadzieję, że ten pomysł, jakkolwiek naprawdę bardzo słuszny w swoich założeniach, no umrze w zarodku, ponieważ i tak mamy już problem z gigantycznymi brakami przestrzeni dyskowej z tego względu, że nasza cywilizacja produkuje gigantyczne ilości danych do przetworzenia. Tak, ten rodzaj kryptowaluty, no moim zdaniem znowu nie będzie kryptowalutą dla mas, która mogłaby sobie zarabiać za jej pomocą, a znowu będzie kryptowalutą, która wpłynie na gigantyczne wykupywanie sprzętu przez bardzo dużych potentatów rynku związanego z kryptowalutami, który w większości mieści się w Chinach. Wydajcie znać, co sądzicie o tej kryptowalucie, co sądzicie o tej technologii, jakkolwiek bardzo fajna technologia, bo ja lubię wszelkie takie nowinki, tak jej wpływ negatywny na rynek komponentów i podzespołów niezbyt fajnie wygląda i ja z tego powodu nie jestem zadowolony, wręcz bardzo nie podoba mi się ta kryptowaluta i trzymam kciuki za to, żeby albo zostało to w jakiś sposób usankcjonowane, żeby faktycznie było to takie, jakie są te magiczne założenia twórców, albo żeby ta kryptowaluta jednak nie wypaliła. Takie mam dość ostre zdanie na ten temat. Wypiszcie swoje zdanie w linku pod tym filmem, jeżeli też macie jakieś kwestie do doprecyzowania odnośnie tej kryptowaluty, z chęcią wszyscy o tym poczytamy, bo możemy się wszyscy uczyć z tych komentarzy, które są pod filmem. One zawsze dają bardzo dużo ciekawej wiedzy. Ja zawsze zachęcam do dzielenia się swoją wiedzą w komentarzach, no bo jakby każdy po skrawku wiedzy jak dołoży, to tworzy nam się bardzo fajna encyklopedia. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Życzę Wam oczywiście miłego weekendu. Zapraszam po kolejny film, który już jutro, w którym podsumowanie newsów z minionego tygodnia. A dzisiaj życzę Wam miłego wieczoru i do zobaczenia wkrótce. Cześć!